Kto to powiedział teraz? Kiedy wstajesz rano? Dawno temu w krakowskich mokradłach, gdzieś pod Wawelem, była sobie pewna youtuberka, Ela Gavin. Prowadzi własną działalność gospodarczą, ale ma ją zawieszoną, bo nie ma jak płacić podatków do ZUS-u i odwiesza tę działalność na miesiąc. W pewne wakacje we Władysławowie poznała niejakiego Marka Łangowskiego, inaczej Gilojada, który się spodobał naszej ukochanej królowej. Ciągle nasza cudowna parka kłóciła się, a potem się schodzili. I tak po dziś dzień. Ta sobie jeszcze poczekają. Kto to powiedział teraz? Wiecie, śmieszki śmieszkami, ale biorąc pod uwagę to, co Ela pisze na swoim Discordzie, mówi o Marku i w ogóle, to aż mnie skręca na samą myśl. No wyobraźcie sobie, jesteście parą, tak? No i wiecie, spotykacie się tam od jakiegoś dłuższego czasu, no i ogłaszacie gdzieś tam w forach internetowych, że jesteście parą. No ale potem coś twojej kobiecie się, że tak powiem, spierdzieli i ma jakieś spaczenie umysłowe, tak? No i napisze, że jest tylko twoim przyjacielem. I tu nasuwa się pytanie, czy po prostu zerwali ze sobą, czy Ela ma jakieś spaczenie umysłowe, że raz pisze, że Marek jest jej wielką miłością, sympatią i w ogóle, że chcą mieć piątkę dzieci, czy Marek jest jej przyjacielem? Nie wiem. Na to pytanie oraz wiele innych w kwestii związku Ela Marek, Gavin, Łangowski, Knaga odpowiem w dzisiejszym filmie. Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Mikrus. A to jest kolejny odcinek z serii Ela Gavin, przykład patojoutuberstwa. Kto to powiedział teraz? Dla przypomnienia, Ela i Marek poznali się we wakacje ubiegłego roku we Władysławowie. Od razu się sobie spodobali. Pewnego dnia Marek przyjechał do Eli do Krakowa, a następnie spędzili razem ferie w Zakopanem. Ale przejdźmy do rzeczy. Cofnijmy się do listopada, jeszcze ubiegłego roku, gdzie między tą naszą cudowną parą było sporo kontrowersji. Sporo kontrowersji mam na myśli przede wszystkim słynną kłótnię przez telefon Eli i Marka na jego własnym streamie. Po tamtym streamie, gdzie Marek rozmawiał z Elą, a raczej kłócili się, była także rozmowa z Markiem na innym serwerze discordowym Pijalnia Belvedere, w której sam uczestniczyłem. Gdzie oczywiście podczas tej rozmowy razem wszyscy, którzy uczestniczyli podczas tej rozmowy, wspieraliśmy Marka. Było po nim słychać, że bardzo jest zaangażowany w związek z Elą Gavin i bardzo mu na niej zależy. Po tych wszystkich rozmowach, kłótniach i w ogóle Ela napisała na swoim głównym profilu na Facebooku, że przestaje pisać o Marku. Niestety ta cudowna chwila ciągłego paprania przez Elkę o Mareczku, jaki to on jest cudowny i niecudowny, że kłóci się z Markiem, że znowu jest singlem, tyle tego było, że ja już nie wiem. Ta chwila trwała zaledwie jeden dzień. No i oczywiście po tej akcji w listopadzie, po tych wszystkich rozmowach, były rozstania, powroty do siebie. No wiecie, jak to klasyczny polski związek toksyczny między naszą królową a księciem z jej ukochanej bajki, aż do niedawnych sytuacji związanych z naszą cudowną parką. Kto to powiedział teraz? Kilka tygodni temu byliśmy świadkami rozmowy Eli na jej własnym Discordzie z jej widzami oraz
samym Markiem, gdzie obrażała strasznie Marka, wyzywała go od szmat, sugerowała, a raczej groziła mu, że zniszczy mu życie, że popełni przez nią samobójstwo i wiele jeszcze gorszych rzeczy, których nawet najgorszemu wrogowi bym ja nie powiedział, tak? Doprowadzę go tym filmem do samobójstwa po prostu. Rozpierdolę mu życie. No, i sobie nie, swoje nie, życie nie, też tak. Rozpierdolę. I sobie nie, swoje życie też rozpierdolę. I mam straszną, pierdoloną pretensję do Michała, że mi to wysłał wczoraj o 3 nad ranem. Bo ja mam małe dziecko. Ja jestem samotną matką. Ja o 3 nad ranem chcę spać. I jakim prawem on do mnie dzwonił całą noc, żeby mi koniecznie, kurwa, tą rozmowę wysłać? Co mnie nurtuje i irytuje w tym, to to, że Ela by nie mówiła tak w stosunku do Marka, jeśli by Marka faktycznie kochała. Ja rozumiem, Marek popełnił błąd, bo gdzieś tam u siebie na Facebooku czy na Discordzie, chyba to było na Discordzie, tak? Marek u siebie na Discordzie wstawił zdjęcie z jakąś tam laską. I Ela oczywiście miała prawo być zazdrosna o Marka, ale żeby od razu, no, grozić mu i to w taki sposób, to, no, to jest zachowanie godne takiej zakochanej 13-latki, która lata ze swoim chłopaczkiem i mówi: jak pójdziesz z nią na kawę, to zniszczę tobie jej życie! Po tej kłótni całej na Eli Discordzie Marek zachorował. Niestety do teraz nie wiadomo, na co on zachorował, możemy wszyscy tylko gdybać. Ela oczywiście zaangażowała się w to tak, napisała, że mój kochany Mareczek jest chory, ma jakiegoś wirusa albo inną grypę, niech szybciutko wraca do zdrowia. I oczywiście po tym wszystkim, no wiadomo, żeby ogłosić to całemu swojemu gawinowemu światu, musiała oczywiście wstawić taki elaborat właśnie na swoim Discordzie. Ale halo, ej, chwila, przecież niedawno, czyli jakoś na początku miesiąca, bo luty się jeszcze nie skończył, Ela wstawiła post o treści, że jest singlem. I jakby nie rozumiem tego, bo Elka od początku lutego tak naprawdę raz twierdzi, że jest singlem, a raz twierdzi, że jest dalej z Markiem. No i tak naprawdę mamy takie błędne koło, tak? To jest na tej samej zasadzie, co wiecie, że macie ciastko, potem je wyżygacie i te żygi z tego ciastka potem zjadacie. No to tak jak mówiłem, Elu, to się nazywa błędne koło. Kto to powiedział teraz? Ela Gawin postanowiła przed swoim oficjalnym livestreamem walentynkowym wstawić film, na którym rzekomo zaprasza na tego streama. No ale nie oszukujmy się, Ela podczas jednego filmu potrafi wpierdzielić 5 tematów. I tak się też stało tym razem. W momencie, gdy szukałem jakiejś tam informacji na temat Eli, żeby wyszukać czegokolwiek do tego właśnie filmu, który właśnie teraz nagrywam, całkiem przypadkowo trafiłem na ciekawy fragment, w którym Ela mówi, że nie jest w związku z Markiem i traktuje go jak przyjaciela. Zaangażowałam się w znajomość z Markiem, Markiem Łangowskim, youtuberem z Pomorza. Myślę, że go kocham. Chciałabym się z nim spotykać, jak długo się da. Liczę się z tym, że przyjdzie taki dzień, że on zacznie myśleć o tym, że będzie sobie chciał ułożyć życie, ożenić się, mieć dzieci. Z mojej strony o takim związku... Ja takiego związku już nie mogę planować, bo mam swoje lata i już dzieci nie będę miała raczej. Z tym, że to nie jest żaden związek, ani otwarty, ani zamknięty. My po prostu się przyjaźnimy. Marek jest moim kolegą. Przyjacielem to nawet za dużo powiedziane. I jesteśmy kochankami. Ale no właśnie, przecież jeszcze chyba kilka dni wcześniej, albo nawet tego samego dnia, Ela pisała, że go nawet kocha. Jakby... You fucking what? W sensie... Ela traktuje Marka jako przyjaciela. Okej, no dobra, to się może traktować jako przyjaciela, ale wydaje mi się... No dobra, osobę w związku też można osobę, którą się kocha, też można traktować jako przyjaciela, ale ona powiedziała perfidnie w tym filmie,
że go nie kocha, że są przyjaciółmi, tak? Gdzie jeszcze wcześniej tego samego dnia albo dzień wcześniej pisała, że są razem i w ogóle, no halo, coś tu jest nie tak. Więc właśnie, bo Ela pisała, że jest zakochana i szczęśliwa, ale w sumie, kurwa, co ja tam wiem? Przecież jestem osobą z patologicznej rodziny, bez wykształcenia, osobą pijącą Pepsi, palącą papierosy, zażywającą inne używki i w ogóle. No. I mam ograniczyć przeklinanie. A i dodatkowo cóż, chyba jednak nie dana mi jest taka sama burzliwa miłość jak w przypadku Eli i Marka. Kto to powiedział teraz? Po streamie walentynkowym jakoś tak znacznie przestałem się interesować związkiem Eli i Marka i jakoś tak też dosyć cicho było. Jednakże dostałem w dniu dzisiejszym, kiedy to nagrywam, cynk od Jameza, że był na Discordzie Marka podczas streama Rafatusa, gdzie Marek przyznał się do takiego czynu jak oszukiwanie Eli przez cały ich związek. Ciekaw jestem, jak na to wszystko zareaguje sama Ela Gavin, bo jednak tu o nią chodzi. Tu chodzi o to, że Marek najprawdopodobniej, że Marek przez większość rozmowy obgadywał Elę i stwierdził, że oszukiwał samą Elę. Czy Ela cokolwiek wstawi jakiegoś posta na Discorda, czy nagra film o tym? Nie wiem, zobaczymy. Hej, mały update przed montowaniem filmu. Dostałem cynka dzisiaj w nocy odnośnie tego, co Ela powiedziała po całym wydarzeniu na streamie Rafatusa tudzież na Discordzie Marka. Generalnie Ela jest całkiem załamana i doszło nawet do tego, że chce się zrzec praw rodzicielskich do Marysi. Tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja na dzisiaj mam dość. Idę sobie odpocząć, napić się Pepsi? Nie, to nie jest reklama, spokojnie. Napić się Pepsi i zdjąć te cholerne okulary, ponieważ wyglądam jak czubek. I dodatkowo powiedzieć wam, że skończycie w klozecie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, na razie, hejo!